Piotr Cetnarowicz i Andrzej Rybski strzelcami bramek dla gdańskiej Lechii. A że każdy z nich trafiał po dwa razy, biało-zieloni rozgromili w Gdańsku Pelikana Łowicz 4-0. Mateusz Bąk, kontuzjowany pierwszy bramkarz Lechii, już trzeci mecz z rzędu oglądał z trybun. Ale w niedzielne popołudnie także jego zmiennik, Paweł Kapsa, niewiele się napracował. Przez pierwsze 10 minut więcej działo się w tak zwanym sektorze dziecięcym niż na boisku, ale w 13 minucie przypomniał o sobie ulubieniec gdańskiej publiczności. Andrzej Rybski na raty, bo na raty, ale pokonał Roberta Nowogórskiego. Kilka dni temu trener biało-zielonych Dariusz Kubicki mówił: musimy popracować nad skutecznością Piotra Cetnarowicza. Popracowali, a efekty oglądaliśmy w 25 i w 65 minucie spotkania. Pracowaliśmy dosyć dużo na treningach strzeleckich. No, gdzieś tam na początku brakowało tej skuteczności, brakowało tej koncentracji, no, ale tak jak wcześniej deklarowałem, że bramki padały i padać będą, także skuteczność wróciła, cieszę się z tego. Równie skuteczny był dziś Andrzej Rybski, który strzelił pierwszą i ostatnią, czwartą bramkę tego meczu. Meczu, który Lechia zagrała w podobnym składzie co dwa ostatnie spotkania. Czy to oznacza, że trener Kubicki ma już optymalne ustawienie gotowe? Obserwuję po prostu, co się dzieje i jak zawodnicy reagują i na podstawie tego ustalam skład. Świadkami zdecydowanego i zasłużonego zwycięstwa Lechii było około 6 tysięcy osób. Już w najbliższą środę biało-zieloni w ramach Pucharu Polski zagrają z Górnikiem Zabrze. Mniej powodów do zadowolenia mają natomiast kibice Arki Gdynia. Gdynianie przegrali w Gliwicach z Piastem 1-3. W trzeciej lidze zwycięstwa Kartuzji i Kaszubi, a jeden punkt dla Wieżycy Pelplin. W Ekstraklasie